Dzień dobry, cześć. Tym razem już z Opola zaczynamy projekt Opolan Portret Własny. Będę tutaj zbierać historie związane ze zdjęciami w telefonach mieszkańców Opola. Każde zdjęcie to jakaś historia, lepsza, gorsza. Ta lepsza jest lepsza niż gorsza. Jaka to jest lepsza? No na pewno ta, która jest ciekawa, ale też taka, która jest w jakiś sposób szczera i osobista. W końcu to projekt dokumentalny, więc szukam tutaj jakiejś prawdy o człowieku. Właściwie to sam mógłbym sobie zrobić teraz zdjęcie, do której miałbym krótką opowieść o tym, jak to zadebiutowałem na deskach kultowego bądź co bądź miejsca, jakim jest Amfiteatr Opolski. W tym projekcie nie chodzi o to, żeby oglądać fajne zdjęcia. To nie jest tak, że hej, pokaż mi jakąś fajną fotę. Nie, pokaż mi jakąś fotę, do której masz fajną historię. Albo no, coś mądrego, coś osobistego do powiedzenia. No i cóż, chyba powinienem rozpocząć ten cykl opowieści i opowiedzieć coś ze swojego telefonu. Wybrałem takie jedno zdjęcie, które właściwie ono jest zupełnie nieciekawym zdjęciem. No bo co tu widzimy? Jakieś spotkanie ludzi, jakaś domówka. Domówka u mojej przyjaciółki Madeliny. Madelina jest Rumunką, poznaliśmy się w Serbii. Mieliśmy okazję spotkać się też w Rumunii i w Polsce. No i się zaprzyjaźniliśmy, utrzymując ze sobą kontakt taki internetowy. Madalina zaprzyjaźniła się trochę bardziej i tam pojawiło się słowo miłość, którego to słowa ja jakoś nie chciałem jednak przyjąć do siebie, bo no chyba jakoś, nie wiem, no nie wierzyłem w takie związki na odległość. Ona w Bukareszcie, w Warszawie, poza tym bariera językowa, takie tam. No a tutaj na zdjęciu jest to domówka u Madaliny, jest to domówka w Warszawie. Madalina na tym zdjęciu jest w Warszawie, mieszka z chłopakiem, Polakiem. Także pozdrawiam Cię, Madalina, serdecznie. Koniec mojej osobistej historii, a już wkrótce historie związane ze zdjęciami w telefonie mieszkańców Opola. Zapraszam.